Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz, a to jest Orihu MRTS 25 Pro. Powiem wam szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłem ten motocykl w katalogu kilkanaście lat temu, pomyślałem sobie, fajne, ale taka delikatna maszyna. Bałem się tak naprawdę, jak ten motocykl sobie da radę i po mieście, i ewentualnie wersja enduro w terenie. Ale powiem wam szczerze, że jakie moje było wielkie zaskoczenie, jak tym motocyklem, pierwszy raz będąc właśnie na kamieniołomie, co on potrafi. Co potrafi faktycznie ten silnik, ta rama, to wszystko, które, te wszystkie elementy, które tam są wszystkie wykonane, powiem wam szczerze, naprawdę na wysokim poziomie. Niejednokrotnie zaliczyłem glebę. Poza porysowaniami, plastikami, urwanym lusterkiem, handbarem, pękniętym handbarem, ten motocykl naprawdę jest wytrzymały. Tam nie ma rzeczy, która faktycznie mogłaby się w jakiś sposób rozlecieć. Wszystkie przełączniki, elektronika, zawias, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jestem mega zadowolony z tego motocykla. Sam użytkowałem go kilka lat w wersji jeszcze, kiedy nie było Euro 4. I powiem wam szczerze, naprawdę daje mocnego plusa ode mnie prywatnie. Motocykl naprawdę rewelka. Orihu to hiszpańska firma motocykli, powstała w 1934 roku, która specjalizuje się w pojazdach sportowych o zasięciu offroadowym. Motocykle te to solidne oraz lekkie maszyny, które sprawdzą się na bardziej wymagających trasach. Wersje, które właśnie widzicie, wyposażono w legendarny i pancerny silnik o pojemności 125 i mocy 15 koni mechanicznych odzyny cieczą na rally, który jest zintegrowany z 6-stopniową skrzynią biegów o krótkich przełożeniach. Motocykl standardowo jest wyposażony w podwójną stalową ramę produkcji GazGaza, 17-calowe obręcze z oponami Michelin, przedni zawias R16V typu Upside Down, tylny zawias gazowy z regulacją twardości, wahacz tylny wykonany z aluminium oraz piekielnie mocne hamulce firmy Gelfer zintegrowane z układem hamulcowym CBS. Waga motocykla gotowego do jazdy to 125 kg, a w zbiorniku zmieścimy aż 6,3 litra paliwa, co pozwoli nam na około 242 km świetnej zabawy. MRT Pro występuje w dwóch wersjach, Supermoto oraz Enduro. Maszyna dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych motocyklistów, którzy chcą zacząć jazdę w terenie. Podsumowując, motocykl kosztuje obecnie 19 tysięcy zł, ale otrzymujemy za to naprawdę bardzo dobry produkt, wykonany od A do Z na najwyższym poziomie. Na dziś to tyle, zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Cześć!